Witam pana. Panie Piotrze. Przyszedłem do pana, panie Rapala, bo pan jest fachowcem. I ja też jestem fachowcem. I my rozmawiamy jak dwa fachowcy, rewolwerowcy. My znamy się na naszej wędkarskiej maestrii. Ja wcześniej przychodziłem do innego sklepu, do Zadziorkowa. Ale powiem panu, mają do czynienia z wybitnej klasy fachowcem i oni wyśmiewali się ze mnie. Panie Rapala, jak ja chodziłem na ryby, jak ja łowiłem takie brzany i takie sandacze i takie sumy, to oni biegali z gilami w nosie w takich majteczkach. Oni nawet nie złowią tych ryb, takich brzan, takich sandaczy przez całe swoje życie, ile ja w Polsce, ile ja połowiłem takich wielkich, potężnych ryb w ciągu jednego dnia. Ależ zrobił pan mi piękny dzień. Zawsze witam w swoim sklepie najwyższej klasy fachowców. Proszę się nie przejmować dziadami i mędrycami od nawozów i od świata, dlatego że ci najwięcej krzyczą, którzy mają najmniej pojęcia. U nas pan zostanie doceniony, u nas pan będzie mógł pokazywać wędkarzom sprzęt, doradzić im w zakresie nie tylko sprzętowym, ale w zakresie ogólnie wodnym, o przyrodzie, o rybach, bo wędkowanie nie polega tylko na łowieniu ryb, o czym niektórzy wiedzą. Wspaniałe te majteczki, wspaniałe, panie Piotrze, tak. Tak, ja mam takie samo zdanie, jak i pan o tych dyletantach. Zatem niech pan zostanie już u nas na zawsze. Zatem przyszedłem do pana, panie Rapala, bo wiem, że pan docenia fachowców i ja również. Wiem, że u pana w sklepie będę doceniony, a nie wyśmiewany. W ogóle, panie Rapala, proszę mi wytłumaczyć, jak można się wyśmiewać z fachowości? Ale my teraz, panie Rapala, będziemy pokazywali wędkarzom, młodszym też, jak złowić rybę. Doradzimy im w sprzęcie. Razem zrobimy coś. Cieszę się, panie Rapala, z naszego spotkania. Panie Piotrze, pan nawet nie ma pojęcia, jaką sympatią darzą pana wędkarze. Jest pan bardzo sławny, ale przychodząc do Rapy i jak będzie pan często przychodził, to będzie pan jeszcze bardziej sławny. Będzie pan numerem jeden w Polsce. Mili, pan Piotr przyszedł do nas, po prostu wybrał fachowców. I mam nadzieję, że już tak po prostu zostanie. Mili, rozszerzamy ofertę, rozbudowujemy stronę internetową, zaczynamy robić to profesjonalnie. Z nowym rokiem ruszamy lepiej jak z kopyta, czyli kłusem. Pan Piotr będzie do nas przychodził i pan Piotr będzie reklamował nasz sprzęt, bo to jest wysokiej klasy fachowiec. Dyletanci się z niego wyśmiewają, a fachowcy, czyli my, nasza ekipa, go docenia. I wynagrodzimy to panu Piotrowi. Część z was, mili, oglądało już shortsy i teraz już na początku przyszłego tygodnia Rapa będzie robiła live. Na live'ach będziemy mogli porozmawiać o wszystkim w zakresie wędkarstwa. O polityce będzie mniej, aczkolwiek jak kogoś coś zainteresuje, to krótkim zdaniem powiem mu, gdzie ma zdobywać wiedzę. Ale to będzie raczej typowo wędkarski program. Mili, no co mam wam jeszcze tak reasumując powiedzieć? Ruszamy na ostro. Dosyć opieprzania się. Rośnie kolejna wielka siła. Siła zawsze była w rapie, ale ta rapa się rozrasta jak na potężnych sterydach. Mili, co jeszcze? Następuje wielka reaktywacja wędkarska rap. Ponieważ wrony i inne padlinożerne ptaki, które przyleciały aż z Ursusa, zawiadomiły mnie, że ja nie umiem łowić ryb,
że jak zamknęli bergle, bo ja nie łowię ryb, bergli nie zamknęli, to jest przede wszystkim, a ryby to jest tak jak z pływaniem. Jeśli się nauczyłeś pływać, to dalej pływasz. No ale to mówią gwiazdy, które nie mają pojęcia, które już dawno zgasły dla mnie. Mili, zatem pokażę wam, jak się łowi ryby. No, za chwilę będzie lód, za 2-3 tygodnie. Pojedziemy na lód. W okresie wiosennym pokażę wam białoryb, jak się łowi. Mniej śmiesznie, profesjonalnie, półprofesjonalnie. Potem jak będzie można już sandacze łowić, pojedziemy na sandacze, pojedziemy na sumy. Pojedziemy na rapy. Niestety nie będę palił met. Nie będę wam mówił gdzie, co i jak. Ale będę wam pokazywał, jak można złowić. Lub oczywiście wszystkich tajemnic wam nie udostępnię. No bo co to za fachowiec, który udostępnia swoje tajemnice. Zatem mili, zapraszam na live'y, na mega promocje, na filmy wędkarskie, które już... Mam nadzieję, że niedługo z pierwszym lodem pojawią się. I pytanie do was, moi mili widzowie. Co byście chcieli widzieć na portalu, na programie RAP? Oczywiście zawsze opowiem wam bardzo ciekawą anegdotę i historię z moich już prawie 50-letnich wypadów na ryby. Były ich setki. Były takie, które nigdy wam nie będę mógł opowiedzieć. Ale niektóre po prostu zakrawają aż o horror. O bardzo wesołe sprawy, o bardzo smutne. Działo się i będzie się działo. Niektórzy mówią, że im starszy jestem, tym mam większą wyobraźnię. I czasami inaczej to kwitują, no ale tak to już jest. Zatem mili, gwarantuję wam, już dzwonią. Mega zabawę, mega szkolenia i mega fan. Co tu więcej rzec? Rapa, rapala, rapa number one! Gratki!